Czołem, czołem, mówi do was Taczewski. W związku z tym, że mamy już marzec, to tradycyjnie wracam do kwestii związanych z plecakami. Jakoś tak się zdarza, że jest to rzadko poruszany, choć bardzo popularny temat na moim kanale. I zawsze się tak jakoś dzieje, że nowe materiały związane z tą tematyką pojawiają się akurat w marcu. Tym razem będzie więcej filmów o plecakach i jest to pierwszy z nich. A dziś porównamy sobie dwa w pełni polskie produkty. Przed wami V-Sport Sparrow 2 kontra V-Sport Ranger. Oba w wersji 30-litrowej. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Tradycyjnie podzielimy sobie ten film, jak w przypadku każdych takich akcesoriów, na część zewnętrzną i wewnętrzną. Skupimy się oczywiście na różnicach z naciskiem na lepsze rozwiązania oraz w mniejszym stopniu na podobieństwach, a tych jest sporo i czasem są bardzo zaskakujące. Pierwszy segment tego materiału zaczniemy właśnie od uderzającej wręcz wspólnej cechy, czyli od podobieństwa projektowego. Jak się spojrzy na grafiki na stronie producenta lub tym bardziej jak się zobaczy oba te produkty V-Sporta obok siebie, to zauważymy bardzo podobne bryły. Obie czerpią z matematycznych figur przestrzennych, a konkretnie z prostopadłościanu z mocno zaoblonymi krawędziami i kto wie, może laik z daleka nie zauważyłby, z którym modelem ma do czynienia. Oba plecaki wykonane są z kordury, z klamrami IWT Nexus lub Duraflex oraz z zamkami prosto od V-Sporta. Pierwsza poważna różnica wizualna i użytkowa to ilość wszytych taśm systemu Molewe w rublu i ich brak w Rangerze. Dzięki temu pierwszy plecak zyskuje wrażenie znacznie bardziej taktycznego i w mojej subiektywnej opinii będzie znacznie bardziej wytrzymały. Natomiast drugi model jest raczej miejskim produktem z taktyczno-survivalowym sznytem. Pokusiłbym się już w tym miejscu o opinię, że Ranger to Sparrow tylko w wersji bardziej cywilnej i bardziej na co dzień, prawdopodobnie do miasta. Oczywiście absolutnie go to nie przekreśla, tylko kieruje do zupełnie innej grupy odbiorców. Oprócz tego z zewnątrz różnice zauważymy w kieszeniach, które to Ranger posiada, a Sparrow nie. Za to można je dokupić i dołożyć, co prawie na pewno będzie bardziej pojemnym rozwiązaniem. Jednak kieszenie w modelu Ranger są dostępne od razu i w dodatku mają gumowe ściągacze. Nie ukrywam, że to bardzo praktyczne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli ktoś nosi na co dzień butelkę z wodą lub termos. Kolejna różnica to brak zabezpieczenia przed wilgocią, zamka od drugiej komory i małej kieszeni na froncie w modelu Ranger. Sparrow w wersji drugiej jest w pełni bezpieczny pod tym względem, o ile jest to oczywiście możliwe. Układ taśm ściągających, do których można coś przytroczyć, jest niemalże identyczny. Zresztą to samo spostrzeżenie tyczy się liczby komór i kieszeni, o czym więcej powiem zaraz. Warto tu jednak odnotować, że przez wszyte na stałe kieszenie boczne w Rangerze plecak ten nie otwiera się do samego końca, jak ma to miejsce w przypadku wróbla. Ten drugi może mieć otwarte obie komory praktycznie do samego spodu, co na pewno ułatwia pakowanie zawartości i organizowanie przestrzeni w środku. Sporo różnic znajdziemy też w wykonaniu części stykającej się z plecami. Po pierwsze i najważniejsze, V-Sport Sparrow 2 może być usztywniony za pomocą jednej listwy, wykonanej z aluminium bądź włókna szklanego. W moim przypadku, kiedy kupowałem ten plecak w roku 2019, nie było tej listwy w zestawie. Jednak nie wiem, czy ten stan rzeczy utrzymuje się po dziś dzień. Niestety takiego rozwiązania nie znajdziemy w modelu Ranger, co tworzy według mnie kolosalną różnicę w wygodzie użytkowania i możliwości maksymalnego dopakowania plecaka. Dzięki tak zwanym sztywnym plecom można znacząco odciążyć swoje własne plecy oraz nosić znacznie cięższy ładunek przy znacznie większym komforcie. Dla mnie osobiście brak tej listwy jest najbardziej znaczącą kwestią w tym porównaniu. Na tym jednak nie koniec. Ranger posiada klasyczne pokrycie siateczką szelek i tylnej strony, co w teorii powinno zapewniać lepszą wentylację i efektywniejsze odprowadzanie ciepła. Oprócz tego Ranger ma jeszcze swój ukryty as w rękawie, którym jest faktycznie ukryta w kieszeni od spodu peleryna przeciwdeszczowa. Wykonana zdaje się z nylonu i dodawana w zestawie. Pasuje ona oczywiście do każdego 25-30 litrowego plecaka, jednak do swojego Sparrowa musiałem sobie ją osobno dokupić.
Za to wspomniany właśnie wróbel od Wisporta posiada od góry przy plecach otwór na rurkę do systemu hydracyjnego, do którego na szelkach są odpowiednie zaczepy. Ja zaraz po zakupie je zdjąłem, bo wodę noszę w butelce, a nie w systemie wpiętym w środku. I tak są do tego odpowiednie miejsca mocujące w postaci klamerek z plastiku w środku modelu Sparrow 2. Skoro już mowa o zaczepach do systemu hydracyjnego w środku, przejdźmy do omówienia wnętrza obu plecaków i różnic w tychże wnętrzach. Oba posiadają dwie duże komory. Oba posiadają kieszonki z siatki zapinane na zamek w dużej komorze, z tym, że Ranger ma tylko jedną i głęboką do samego spodu kieszeń, natomiast Sparrow 2 posiada dwie, dzielone mniej więcej na pół, małe kieszonki. W obu przypadkach w tej samej komorze mamy też przegródki materiałowe, ściągane gumką, które służą do noszenia na przykład laptopa. W drugiej komorze Ranger nie ma nic. Absolutnie nic. Jest to po prostu spora, sięgająca do samego dołu przestrzeń bez żadnej organizacji. Sparrow za to posiada organizer z dodatkowymi kieszonkami, gumkami do przenoszenia sprzętu oraz dwie taśmy z karabinczykiem i deringiem do kluczy. I o ile ten organizer pozostawia wiele do życzenia, to taśmy na klucze są rozwiązaniem wręcz genialnym. Jednak nieważne jak oceniamy ten organizer z drugiej komory Sparrowa, to i tak jest to znacznie więcej niż oferuje Ranger. Dodatkowa kieszeń na samym froncie jest dość duża, choć bez żadnej organizacji i w obu przypadkach jest bardzo podobna. Jak wynika z tego omówienia, więcej różnic znajdziemy na zewnątrz obu plecaków, choć z daleka pod względem bryły wydają się być dosyć podobne. Według mnie Wisport Ranger to produkt kompletny i nic do niego nie trzeba już kupować. Jeśli oczywiście traficie model z gumkami do organizacji taśm przy klamrach. Tak, ten temat żyje ciągle w 2023 roku. Jednak pod względem możliwości, funkcjonalności i komfortu noszenia, Ranger znacznie ustępuje wróblowi. Sparrow 2 to plecak, gdzie możecie dokupić dwie 5-litrowe kieszenie, listwę do usztywnienia pleców i nylonowy, wodoodporny pokrowiec. Koszty znacząco wzrosną, jednak będzie to też opcja o znacząco wyższych możliwościach. Różnica w cenie między kompletnym Rangerem a powiedzmy podstawowym Sparrowem 2 to jedynie 50 zł. Więc jeśli chcecie dość duży plecak do miasta, który wytrzymałością bije na głowę wszystko to, co oferuje konkurencja od marek sportowych, to Ranger będzie absolutnie okej. Natomiast w starciu ze Sparrowem rekomenduję absolutnie ten drugi model. I zgadzam się, że jest trochę za bardzo taktyczny i odrobinę serca trzeba włożyć w uporządkowanie w nim taśm przy klamrach. Jednak jest to mój osobisty wybór na apokalipsę, wojnę czy katastrofę naturalną. Być może jednak plecak ucieczkowy czy też B.O.B. w oparciu o bardziej cywilny, a jednak wytrzymały model Ranger będzie bardziej niepozorny i roztropniejszy na taką ewentualność. Z taką myślą Was tutaj pozostawię. I to już wszystko na dziś.
Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę pod moim filmem, najlepiej w górę, oraz subskrypcję na kanale, najlepiej z dzwoneczkiem. Proszę też, żebyście udostępnili ten materiał na swoich mediach społecznościowych. Być może okaże się dla kogoś pomocny. Te działania bardzo motywują mnie do dalszej pracy. Sekcja komentarzy jak zwykle w całości należy do Was, dlatego napiszcie, który z tych plecaków bardziej się Wam podoba i który macie lub chcielibyście mieć, albo który byście wybrali. Chętnie się zapoznam z Waszymi opiniami. Proszę tylko o kulturę wypowiedzi. Wpadajcie też na moje media społecznościowe, na Instagram, na Twittera, na TikToka oraz na fanpage tego kanału oraz na fanpage i na kanał Do Potęgi. A tymczasem żegnam się z Wami w tradycyjny sposób, także trzymajcie się tam ostro i pozdrawiam.